trwałą ostoję budowania świata współczesnego i przyszłego. Według laureata wartości chrześcijańskie nie rozmijają się ze współczesnym światem, lecz stanowią podstawę pokojowych relacji, pokojowego współistnienia. Imponujący dorobek naukowy i publicystyczny laureata otwiera nowe horyzonty pokojowego współistnienia. Decyzją Międzynarodowej Kapituły, tegorocznym laureatem Nagrody Pokoju jest profesor George Weigel. Zapraszam Państwa na miejsce. Jest z nami również dzisiaj, jak mówiliśmy Państwu, pani premier profesor Hanna Suchocka. Zapraszamy panią profesor, która wygłosi laudację na temat laureata tegorocznej Nagrody Pokoju. Zapraszamy serdecznie panią Hannę Suchocką. Został tegorocznym laureatem Światowego Projektu Pokoju, przyjęłam z wielką radością. Poczułam się także niezwykle zaszczycona faktem, że zostałam zaproszona przez Kapitułę Nagrody Pokoju do przygotowania tej laudacji. Dodam, że zastanawialiśmy się dzisiaj z George'em Weiglem, jak długo się znamy. Trudno nam było sobie to przypomnieć, bo takie czasami mam wrażenie osobiście, że znam go od zawsze. George Weigel jest powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych katolickich intelektualistów amerykańskich. Wiele jego książkowych dzieł zdobyło w świecie wielką poczytność, wśród których wymienić należy szczególnie jego biografię Jana Pawła II, Świadek Nadziei. Pojawieniu się jednak każdego jego nowego dzieła towarzyszy ogromne zainteresowanie. Można też w informacji o George'u Weiglu znaleźć takie stwierdzenie, że jest on uważany, trudno nie zgodzić się z dostrzeżeniem powiązań jego publicystyki z naukami tych wielkich papieży. Podnoszoną ortodoksyjność laureata należałoby jednak utożsamić z jego wewnętrzną integralnością i zdecydowanym przeciwstawianiem się wszelkiemu relatywizmowi, z domaganiem się pełnoprawności poglądów wierzących w debacie publicznej. To dzięki George'owi Weiglowi, jak się podkreśla, do języka dysput publicznych weszło słowo chrystianofobia. George Weigel jest z wykształcenia teologiem, choć jego aktywność nie ogranicza się jedynie do wąskiego obszaru teologicznych rozważań. Wręcz przeciwnie, wykorzystuje swoje gruntowne przygotowanie teologiczne do nieustannych poszukiwań więzi współczesnego chrześcijaństwa z otwartymi nurtami życia społecznego. Osią jego licznych wystąpień publicznych jest wskazywanie na aktualność przesłania chrześcijańskiego i niezmiennych wartości Ewangelii, także dla współczesnego postmodernistycznego świata, jeśli tylko świat zechce je dostrzec. Swoimi przemyśleniami Weigel przekonuje, że Ewangelia nie jest bynajmniej niemodna. Pisarz w promowaniu tych wartości idzie wyraźnie śladami wspomnianych papieży. Kiedy pisze, że w sytuacji, gdy fundamenty kultury uległy erozji, żadne już zachowania nie są postrzegane jako odstępstwo od normy, z wyjątkiem publicznej obrony tradycyjnych wartości. Weigel wytrwale zachęca nas do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być współcześnie katolikiem, chrześcijaninem i jaki w związku z tym należy dokonywać wyborów. Stawia te kwestie jako osoba świecka, w pełni zaangażowana w życie społeczne, w życie publiczne. Co więcej, zachęca do zajmowania czynnej postawy w tym względzie, a nawet do aktywnego udziału w ewangelizowaniu. Wyrazem tego jest jego książka Evangelical Catholicism. Weigel
nadaje jednoznaczność poglądom, które głosi. W związku z tym daleki jest od języka politycznej poprawności, kiedy chce wyraźnie zarysować problem i konsekwencje dokonanego wyboru. Pisze na przykład, także życie katolika jest naznaczone dwuznacznością, ale trzeba wyraźnie stwierdzić i rozróżnić, co jest czym. Czy to jest białe, czy czarne, czy to jest Toyota, czy Ford. Czy jest się ochrzczonym, czy nie. Z tego dążenia do jednoznaczności narodziła się książka The Courage to be Catholic. Wielką troską Weigla wywołuje fakt, iż propagowane kierunki rozwoju współczesnego świata zdają się nie uwzględniać Troską tą przepojoną jest cała jego twórczość, a w sposób szczególny książka Katedra i Sześcian. Odnosi się w niej do debaty, jaka przetoczyła się przez Europę w związku z dyskusją na temat Konstytucji Europejskiej. Weigl jest Amerykaninem, ale doskonale rozumie Europę, a zwłaszcza problemy chrześcijaństwa na naszym kontynencie, a może lepiej powiedzieć problemy Europy z chrześcijaństwem. W trakcie prac nad projektem Konstytucji pojawił się zasadniczy problem odniesienia do korzeni chrześcijańskich. W dyskusji chodziło jednak o głębszy problem, nie o formalne odniesienie się do takiego czy innego zapisu, ale chodziło o głębszy problem tożsamościowy Europy. I na to zwraca uwagę Weigl w swojej książce. Uważa, że budowanie Europy pluralistycznej i tolerancyjnej może odbywać się tylko na gruncie pełnego zdefiniowania własnej tożsamości. Tolerancji nie zbuduje się na słabości oraz braku poglądów i przekonań. Nasz dzisiejszy laureat zabiera zawsze głos w najbardziej aktualnych sprawach, wywołujących emocje, a nawet kontrowersje, niezależnie od tego, czy dotyczą one wewnętrznych spraw Kościoła, ocen papieży, czy też szerszego kontekstu międzynarodowego. W ostatnim okresie można czytać bardzo wiele jego komentarzy dotyczących Ukrainy, Chin i także wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Niezwykle ważny był jego głos w kwestii stosunku Kościoła do liberalizmu. Jak zawsze miał tu jednoznacznie uporządkowane poglądy. Prezentował stanowisko, że liberalizm nie stoi w opozycji do nauki Kościoła, jeśli nie jest zideologizowany i jest ukierunkowany ku prawdzie. Jest liberalizmem wspólnotowym. Zagrożeniem bowiem nie jest oczywiście wolność, na której jest oparty liberalizm, ale jej skrajnie indywidualistyczna koncepcja odrzucająca ideę prawdy absolutnej. Można to było znaleźć w ostatnim czasie w jego polemice z Washington Post, kiedy mówi o takim zjawisku jak Church of Me, na temat poglądów promujących wizję postnowoczesnej, szerokiej wolności, odrzucającej wszystkie inne poglądy jako bigoteryjne. W takim rozumieniu wolności Weigl jest całkowicie zgodny z poglądami wyrażanymi przez Jana Pawła II. I zapewne dlatego ten papież był mu tak bliski. Ważnymi wykładniami jego poglądów są książki Freedom, Ethics, Content, Catholicism Confronts Modernity, a także znana książka, także w Polsce, Final Revolution. George Weigl jest jednoznaczny w kwestiach dotyczących fundamentów chrześcijaństwa. Nie jest jednak fundamentalistą. Fundamentalizm bowiem zawiera zamknięcie się w sobie na jakiekolwiek inne poglądy, co w rezultacie prowadzi do zderzenia i konfliktu. Weigl zaś jest człowiekiem dialogu i wie dobrze, że tylko dialog może otworzyć drogę do pokoju. Jeśli zamknęlibyśmy się w sferze wzajemnych oskarżeń, to nie uczynimy kroku w stronę pokojowego rozwiązania problemów współczesnego świata. Wyrazem jego zaangażowania w walce ze stereotypami, a także świadectwem umiejętności stawiania pytań pod prąd aktualnym tendencjom, była aktualna analiza słynnego wystąpienia Benedykta XVI w Ratyzbonie z roku 2006. Wystąpienie to poddane było krytyce części świata muzułmańskiego, a także silnej krytyce mediów. Weigl podjął rozważenie tej kwestii bez emocji w świetle racjonalnej analizy. Starał się z właściwą sobie dociekliwością wyartykułować pytania papieża Benedykta XVI
pytania kluczowe dla współczesnego świata. Były to racjonalne kwestie dotyczące roli islamu we współczesnym świecie w kontekście wolności religijnej, a także dialogu międzyreligijnego. Dotyczyły możliwości odnalezienia się islamu w ich zapleczu intelektualnym i duchowym argumentów na rzecz tolerancji religijnej oraz rozróżnienia pomiędzy władzą duchową a polityczną w państwie. George Weigel w całej swojej działalności stawia pytania, szuka na nie odpowiedzi w takim kierunku, aby nieustannie budować pokój w świecie wieloreligijnym i wielokulturowym. Pokój bowiem w pierwszym rzędzie jest wielką powinnością moralną. Pojęcie pokoju jest zasadniczo pojęciem antropologiczno-etycznym, a dopiero wtórnie pojęciem społeczno-politycznym. Stąd też nie może być ono sprowadzone do czystego politycznego pacyfizmu. Istotą pokoju jest bezwzględne poszanowanie człowieka w jego godności i podmiotowości. Słowo to, osadzone w szerszym wymiarze transcendentnym, staje się nade wszystko wartością, a nie jedynie instrumentem. Dzisiejsza nagroda stanowi wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć George'a Weigla w szerokim poziomie literackich, filozoficznych, społecznych oraz właśnie dla jego takiej bezkompromisowej aktywności. We wszystkich jego twórczych inicjatywach na plan pierwszy zawsze wysuwały się zrozumienie dialogu, dążenie do pokoju oraz poszanowanie godności człowieka i jego podmiotowości. Dziękuję serdecznie za obecność. Świadczy o tym, jak duża odpowiedzialność ciąży na laureacie i wyjątkowa rzecz. Właśnie teraz na ręce pana George'a Weigla przekazuje pan Wojciech Siódmach. Wielkie brawa, drodzy państwo. Czcigodny laureacie, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje w związku z otrzymaniem Nagrody Pokoju Wieczna Miłość. Jestem przekonany, że ten zaszczytny laur trafia w ręce nie tylko ze wszechmiar godne, ale przede wszystkim ogromnie zasłużone dla sprawy wzajemnego i poznania, i pojednania ludzi różnych wiar, idei, tradycji i kultur. Niech będzie mi wolno z tej okazji wyrazić najwyższe uznanie dla pańskiej wspaniałej pracy intelektualnej, pisarskiej, akademickiej i popularyzatorskiej. Należy pan bowiem do tych autorów, którzy mimo, że piszą książki stawiające czytelnikom duże wymagania, to są jedynymi z najczęściej wydawanych i najchętniej czytanych współczesnych myślicieli w Polsce oraz w innych krajach. W pańskiej biografii i bibliografii doświadczenie życia w społeczeństwie wielokulturowym Ameryki z całym bogactwem, ale również i z problemami, jakie wynikają z tej różnorodności, łączy się z niezachwianym trwaniem przy ortodoksyjnym pojmowaniu wierze i własnych przekonaniach, a jednocześnie z otwarciem na dialog, wymianę myśli i dyskusje z ludźmi o innych tradycjach i tożsamościach. W swoich książkach śmiało konfrontuje pan katolickie widzenie świata i wyzwań współczesności ze spojrzeniem z perspektywy nie tylko innych wyznań chrześcijańskich, ale też z jeszcze odległejszych pozycji muzułmańskich i laickich. Chcę panu bardzo podziękować za to, że przypomina pan współczesnym, czym jest katolicyzm oraz także poprzez osobiste świadectwo pokazuje, na czym polega odwaga bycia katolikiem. Szczególnie dziękuję za ogromnie cenny wysiłek przedstawienia źródeł i autentycznego przesłania, jakie przyniósł Kościołowi i wszystkim ludziom dobrej woli niezwykły pontyfikat naszego rodaka, ojca świętego Jana Pawła II. Dzięki pańskiej publikacji poprzez osobę papieża Polaka, świadka nadziei, wielu czytelnikom na całym świecie bliższa i lepiej znana staje się także historia i dziedzictwo Rzeczypospolitej. Raz jeszcze wierszuję przyznanie nagrody z serca. Życzę panu niewyczerpanej inspiracji oraz sił twórczych do dalszej pracy naukowej i pisarskiej
z wyrazami szacunku, podpisany Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wojtek, Anna, Amelia, thank you so much for honoring my work with the 2016 Peace Prize. The name of the prize and the noble intentions that gave birth to the Universal Peace Project invite us to spend a few moments reflecting on the meaning of peace. And there is no better guide to that reflection than the great Saint Augustine of Hippo. In The City of God, one of the seminal works of Western political philosophy, Saint Augustine defined peace as tranquillitas ordinis, the tranquility of order. This was not any order, of course. Rather, what Augustine sought was an order rooted in justice, an order in which men and women could live out their responsibility to promote the common good, an order that made possible virtue in public life. Today, we might translate Augustine's definition of peace by thinking of tranquillitas ordinis as dynamic, rightly ordered political community within and among states. This tranquility of order has taken different forms in the 1600 years since Augustine wrote De Civitate Dei. In this 21st century, dynamic, rightly ordered political community means an order in which human rights are respected and individuals have the opportunity to participate in public life. An order in which consent, not coercion, is the basis of governance. Such an order, such a peace, does not just happen. It is an ongoing work of moral responsibility. It is a journey. And the journey toward the peace of a just public order requires a proper orientation, a sense of direction, if we're not to go around in circles or get lost along the way. Thus, the task of building such an order can only be sustained over time if the work of peacemaking, the work of order building, is conducted against a horizon of moral truths that provide orientation for the journey, truths that shape civic culture and guide the judgments of men and women as they wrestle with the question, how ought we live together? As a theoretical or abstract matter, one might imagine any number of systems capable of building the peace of rightly ordered political community. In practical terms, however, Augustine's tranquillitas ordinis is found today in democracies. And that raises the question, that leads us to the question of the relationship between moral truth and the democratic project. Despite the claims of some, democracy is not a machine that can run by itself. It takes a certain kind of people, living certain habits of the mind and heart, to sustain the machinery of democratic self-governance so that there is genuine human flourishing in public life. Absent those habits of heart and mind, absent those virtues, democracy can decay into anarchy or authoritarianism. And neither anarchy nor authoritarianism satisfy Augustine's definition of peace as the tranquility of order. Democracy, in other words, is never something given.
Democracy, the peace of rightly ordered political community, must constantly be achieved. The work of peace building in this sense of democracy building requires clarity on two key words, pluralism and tolerance. Pluralism is not mere difference, the fact that men and women have different opinions. Genuine pluralism means an orderly public conversation about those differences, conducted against that horizon of moral truths I mentioned a moment ago. Such a conversation, in turn, requires tolerance. And tolerance does not mean avoiding differences or denying differences, but engaging and exploring differences within a bond of civility and respect. That bond can only be built on the foundation of convictions about the dignity of every human being, convictions so strong that they can withstand the ever-present temptation to substitute coercion for persuasion in public life. Where do we learn the truths that make tolerance, pluralism, civility, and the peace of democratic political community possible? Some of us learn those truths from revelation. Others learn those truths from reason. Still others learn those truths from both revelation and reason. In some parts of the democratic world, fears about the relationship between religious conviction and democracy are a prominent feature of public life. Yet surely the lesson of the revolution of 1989, here in Poland and elsewhere in Central and Eastern Europe, is that biblical religion can be a liberating force, inspiring men and women to take the risk of freedom and to live freedom nobly. 1989, the self-liberation of Central and Eastern Europe, was the work of a coalition of conscience that included believers and non-believers, men and women whose bond was living in the truth. That fact, sadly forgotten by some today, bears considerable reflection. Poland is in a unique position to show the world how vibrant religious faith, in this case Catholic faith, can shape the peace of rightly ordered political community. Poland will do that if it drinks deeply from the wisdom and teaching of its eminent son, Pope St. John Paul II, on the relationship of the church to public life, not looking back with nostalgic affection at John Paul the Great, but learning to look clearly into the present and future through his eyes. John Paul II proclaimed a public church that is not a partisan church. John Paul II's Church of the 21st Century is a church that teaches the truths that make democracy possible in a language that can be understood by those who have not been given the gift of faith. John Paul II's church is allied to civil society rather than to any political party because it is by forming citizens of character and conviction and thereby sustaining a virtuous civil society that religious communities have their deepest impact on public life. John Paul II's church is a church that helps purify national pride into a mature patriotism that avoids the harshness of many modern forms of nationalism. John Paul II's church is a church that empowers its members to be the kind of citizens who make genuine pluralism possible by living true tolerance. Augustine wrote about tranquillitas ordinis, peace as the tranquility of order, at a moment when the civilization he knew and cherished was crumbling. It was crumbling around him. We face similar challenges today. Various barbarisms now threaten the peace of democratic public life.
The siren song of freedom misunderstood its radical individual autonomy. The false promise of new authoritarianisms appealing to the kinds of national hubris and xenophobia that almost destroyed Europe between 1914 and 1945. The grave threat of a distorted monotheism that claims a divine warrant for murder. These challenges cannot be avoided, but neither can these challenges be met by a West that has lost touch with the truths of its cultural heritage, the convictions that first made the peace of democratic order possible. So as I thank you again for this award, permit me to suggest that the challenge of peacemaking in these middle years of the 21st century, both within and among democracies, will be to reclaim and then live out the truths that were at the root of freedom's victory over totalitarianism at the end of the 20th century. The truth of the inalienable dignity and value of every human person at all stages of life and in all conditions of life. The truth that our public life, like our individual lives, is judged by moral norms we can know by both revelation and reason. The truth that the state exists to serve society. The truth that only a virtuous people can be free. In 1920, the heroic nuncio to Poland, Archbishop Achille Ratti, was the only ambassador who did not flee Warsaw in the days before the miracle on the Vistula, the decisive battle that secured Poland's freedom and prevented the Red Army from slaughtering its way across Europe to the English Channel. A decade later, Achille Ratti, now Pope Pius XI, faced a darkening world scene similar to our own. And yet he could say in those challenging days, "Let us thank God that he makes us live among the present problems. It is no longer permitted to anyone to be mediocre." As we remember all those who have sacrificed so much for liberty and justice in our time, let us recommit ourselves to the great adventure of peacemaking through democracy building, living out the truths that make us free in the deepest meaning of freedom. Let us not feel the pressures of our historical moment as a burden, but as a summons to responsibility. For in the exercise of that responsibility, we may come to feel a different weight, the weight of glory promised to those who are true peacemakers. Dziękuję bardzo.